Siemanko ludziska, dzisiaj wpadłem na pomysł takiego vloga. Czy człowiek i robot zużywają się tak samo? O. Taki temacik, który tyczy się tego, czy na przykład powiedzmy, bo człowiek, no mówią teraz, że roboty zastąpią ludzi w pracy. W niektórych przypadkach już zastąpiły ludzi w pracy, typu jakieś algorytmy albo programy, które szybko coś zliczają. Człowiek robił to na jakichś liczydłach, na kalkulatorze, a komputer teraz to po prostu zbudowanym kalkulatorem i kodem jakimkolwiek potrafi to zrobić, nie wiem, 1000 razy szybciej albo 1000000 razy szybciej. Ale roboty, jak i ludzie, no my mamy fizyczne ciało, fizyczny mózg, tkanki jakieś miękkie, które się zużywają. I powiedzmy, żyjemy te 70, 80, maksymalnie 100, 110, 120 lat i pa, idziemy na tamten świat. Roboty też się zużywają. Też powiedzmy, nie znam przypadku, powiedzmy, jakiegoś robota teraz stworzonego, który pracował, powiedzmy, w zakładzie jakiejś pracy i, nie wiem, został postawiony, włączony i pracował tam, nie wiem, 15 lat bez żadnej usterki, bez, nie wiem, jakiegoś wycieku oleju, bez urwania kabli, bez czegokolwiek. No bo to też są fizyczne elementy, które się zużywają. No po prostu jak wszystko, jak stal, miedź, mosiądz, to są elementy, które się nie dzieją, to są elementy, które się ruszają, bo to jest metal, to będą pękać. I tak samo jak człowiek się zużywa, tak samo robot się będzie zużywał. Ale niestety roboty mają przed nami taką przewagę, że one na przykład potrafią 2-3 lata pracować, nie wiem, 1000 razy szybciej. To jest ten minus. Plus dla nas jest taki, no, że trochę branża się może zmieni w dzisiejszych i w przyszłości czasach, w przyszłych czasach, bo te roboty trzeba też naprawiać, trzeba je serwisować, trzeba coś z nimi robić. Kiedyś na przykład ty stałeś przy taśmie i coś tam robiłeś, a za parę lat na przykład twój syn czy wnuk będzie koordynował robota, który będzie stał przy taśmie i będzie go musiał naprawiać, korygować jego błędy, wymieniać mu elementy i bla, 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 tak dalej, tak dalej. No trochę się branże pozmieniają. Trochę wejdzie, znaczy większy taki, no, mówić o życiowości robotów i ludzi, a wchodzimy na tematy pracy. Ale dobra, no to też jest temat ciekawy. No i cóż wam mogę powiedzieć? No, robot na przykład pokazuje nam, że czy na Marsie, czy na Księżycu gdzieś może robić badania, bo nie potrzebuje tlenu, bo silniczki elektryczne potrzebują tylko jakąś tam baterię w nim i on sobie pracuje i funkcjonuje. No, nam jest ciężej, my jesteśmy wtedy podatni na promieniowanie, na te rzeczy. No tam nie przeżyjemy długo, chyba że coś zaraz wymyślimy, no to tam będziemy mogli w jakichś bazach, w jakichś miejscach po prostu, czy jakieś skafandry, które będą tam to promieniowanie odbijać, albo nas chronić przed nim, to będzie git i będziemy tam mogli przeżyć. Ale, no widzicie, my tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestie rozwoju w robotyce, w informatyce, musimy się rozwijać, no bo nie ruszymy dalej. Nie skolonizujemy kolejnych planet, nie polecimy sami jako ludzie, jak poza Układ Słoneczny. Najpierw musieliśmy wysłać tam roboty, sondy, żeby to zbadały, żebyśmy wiedzieli, co nas tam czeka. Dopiero potem my możemy tam wystartować. I dlatego niestety, musimy tą robotykę, informatykę rozwijać, która w pewnych momentach, no wiadomo, będzie wypierać niektóre nasze zawody i po prostu taki, może, no, że przynajmniej tak szybko mówiąc, zajęcia, które teraz robimy, które potem będą robiły roboty za nas. No wiemy, no kiedyś człowiek sobie mielił ręcznie ziarna kawy, zaparzał je w jakichś czajniczkach, czekał aż woda się zagotuje, a teraz tak naprawdę kupujemy torebkę ziaren, wsypujemy ją do maszynki i mamy ładną kawę. No, znaczy aromatyczną. No, i to jest przykład robota, który zastąpił człowieka. No, a w kawiarni teraz też do pani idziesz, ona też tą kawę wsypie do tego, zrobi ci z maszyny i da ci
w ręce. Czyli ta pani dalej ci poda tą kawę, tylko ona zrobi to szybciej, aniżeli kiedyś to robiła, bo kiedyś musiałeś czekać. Co miało też swoje plusy, bo siedząc w tej kawiarni mogłeś z tą panią pogadać pół godziny i miałeś pół godziny dłużej na jakąś tam konwersację, a teraz ta pani ci zrobi w 4 minuty tą kawę. Co prawda będzie smakowała tak samo, będzie tak samo aromatyczna, bo ziarna będą powiedzmy te same, co były ileś lat temu, ale to już będzie zrobione szybciej, no. Co nie zmienia faktu, że możesz dłużej kawę pić i też możesz pogadać. Także no mówię, trochę styl życia nam się będzie zmieniał. Niektóre zawody będą wypierane, niektóre już zostały wyparte. Niestety nowe pokolenie, nowe pokolenie będzie musiało się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości, będzie musiało kreować tak naprawdę sobie nowe zawody związane z czymś, co będzie robione szybciej. No, tak na przykład filmy jakieś animowane, takie rzeczy. Teraz to były długie miesiące, jak nie lata niektóre, żeby zaprojektować jakąś postać, która będzie się ruszać w określony sposób, że wiatr będzie zwiewał jej włosy i to była żmudna praca grafików, informatyków i nie wiem, Bóg wie kogo tam jeszcze, żeby to zmontować za film, w jakąś fabułę. I robili na przykład taki film 3 lata, jak zaprojektowali postacie, zaprojektowali miejsca, które będą pokazane w tym filmie animowanym. Teraz tak naprawdę, no powiedzmy za parę lat będzie siadał człowiek z liceum, będzie pisał sobie fabułę albo będzie mówił, co mniej więcej chciałby w tej fabule mieć. Sztuczna inteligencja tą fabułę też za niego wymyśli. Posiedzi, zaprojektuje, napisze prompty, żeby wygenerowało mu jakieś postaci w jakimś stylu, w którymś, jakim mają się ruszać. Jak mniej więcej chce, żeby wyglądało otoczenie, będzie sobie zaznaczał miejsca w tym otoczeniu, które mu nie pasują. Kliknie sobie generuj 3D, generuj fabułę, generuj postacie i to wszystko jak w sklepie. No to wtedy kiedyś oni siedzieli 4 lata, żeby taki film nagrać. A teraz on to zrobi na przykład w 2 miesiące, bo będzie poprawiał jakieś jeszcze błędy, które w fabule mu nie będą pasować, ale to będzie robił dwoma kliknięciami albo dwoma promptami, które napisze do sztucznej inteligencji, że to i to mu nie pasuje, to i to ma zmienić. Tu i tu za mało łez, tu i tu za mało płaczu, tu i tu za mało ekspresji i sztuczna inteligencja i będzie to napierdzielać. Także będziemy mieli bardzo duży wysyp filmików, które będzie generowała sztuczna inteligencja. Niektóre filmy naprawdę za parę lat będą, kurczę, hollywoodzkiej jakości, napisane na kolanie. Będzie tego więcej. I tu będzie ciekawostka w kwestii prześcigania się z robotami, zgenerowanymi jakby treściami, że wyścig tutaj, jeśli chodzi o jakąś wideotekę, rzeczy, które będą generowane, oglądane przez ludzi, będzie chyba tylko na zasadzie naszej wyobraźni, bo teraz ograniczały nas sprzęty, różnego rodzaju techniki, programy, takie rzeczy, jak byliśmy majętniejsi, no to mieliśmy lepsze programy, a kiedyś, znaczy w przyszłości, te programy będą ogólnie dostępne i jedyna rzecz, która będzie ograniczała człowieka, jeśli chodzi o stworzenie na przykład powiedzmy 1,5-godzinnego filmu pełnometrażowego, który naprawdę będzie chwytał za serce albo zapierał dech w piersiach w efektach na przykład jakichś specjalnych czy wizualnych, to będzie tylko tu, nasza bania, co my wymyślimy. Pamiętajcie, że roboty, o, to będzie już sentencja na koniec, bo to jest 8-9 minuta, nie wiem, ktoś wytrzyma do tej tyle czasu oglądać ten mój filmik. Pamiętajcie, że wszystko, co tu się dzieje odnośnie robotyki, informatyki i robotów, sztucznych inteligencji i bla, 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 tych reszty rzeczy, które zostanie wymyślona w przyszłości, została wymyślona przez człowieka. No właśnie. Teoretycznie sztuczna inteligencja kiedyś może powiedzieć, że człowiek jest zbędny i trzeba go wyeliminować. No owszem, tak. To będzie nasza głupota ludzka, że my w głowie sobie, powiedzmy, gdzieś popełniliśmy błąd w kodzie, ale dalej to będzie nasz twór, którego my stworzyliśmy, nasz mózg go wykreował. Czyli jeżeli my stworzymy sztuczną inteligencję
taką naprawdę już mogącą myśleć, funkcjonować samodzielnie i dalej będziemy funkcjonować na tej ziemi, to nasz mózg się nie zatrzyma, on będzie wymyślał dalej. My będziemy współpracować z tą sztuczną inteligencją, żeby rozwijać kolejne pomysły, kolejne rzeczy, badać tą fizykę, badać nasz świat i robić kolejne cuda, kolejne wynalazki w przyszłości. Także życzmy sobie tego, żeby przyszłość, która do nas idzie, rozwinęła nas w bardzo kosmiczny sposób, bo tam w sumie docelowo chcemy eksploatować te miejsca, czyli chcemy być w kosmosie. Jesteśmy w kosmosie, ale chcemy być dalej w kosmosie i więcej o nim wiedzieć. Ale zrobimy to dzięki współpracy. I to współpracy naszego tworu, czyli powiedzmy programu sztucznej inteligencji i etc., co się wydarzy w przyszłości, albo co wymyślimy, albo co się samo stworzy. Dzięki naszym pomysłom. Narka!